Na tamtym końcu stołu siedział Michał Kamiński, który w trakcie tego programu powiedział, że Polska ewidentnie potrzebuje piątej Rzeczpospolitej. Jemu się też numeracja, no jak każdy... Chyba czwartą wprowadzał. Nie, no czwarta była, bo się skończyła. Skończyła? I wróciliśmy do trzeciej, a teraz płynnie możemy przejść do piątej. Nie, to wszystko mówił, się zgadza. Pytam o ten kontekst, w którym on to powiedział, bo powiedział zresztą mnóstwo ważnych rzeczy. Też od demokracji partyjnej, o której w ogóle tutaj nie mówiliśmy, która kuleje, tak? I jest też jedną z przyczyn tego kryzysu, no przecież ewidentnie. Ale mówił o takiej ustrojowej naprawie państwa, mówiąc bardzo odważne rzeczy. Zamknąć trzecią RP, zamknąć okres pisowski i zbudować nową, lepszą republikę, którą ja zawsze nazywam przy okazji świecką republiką, bo bardzo jestem przywiązany do tego pojęcia. Nam jest potrzebny kolejny okrągły stół. O konstytucji też? O konstytucji też, oczywiście, że tak, ale porozmawiać, ponieważ ja jestem zdania, że ludziom trzeba zawsze mówić prawdę, adopcja, to znaczy... Adopcja gejów? Tak, jak najbardziej. Uważam, że rozmawiać trzeba. Znaczy, albo rozmawiamy szczerze, albo mówimy, na coś jest jeszcze za wcześnie, na coś za późno. Nie, trzeba powiedzieć ludziom, jakie są, co leży na stole i niech ludzie wybierają, bo ja tu się zgadzam. W sprawach światopoglądowych powinniśmy to odebrać politykom. Czy wy potraficie sobie wyobrazić takie zręby, takiej rzeczywiście reformy ustrojowej, która czyni z polskiej demokracji takie coś, co należy do obywateli rzeczywiście. Ja sobie potrafię wyobrazić, tylko to jest strasznie trudne.